Czołem ludziska, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Livid, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Wiedźmin 3. I na początku małe wyjaśnienie. Ten odcinek nagrywam tak jak poprzedni. Czyli głos swój dogrywam jako komentarz do wcześniej nagranego filmu. I tutaj zdecydowałem się zrobić w tym odcineczku zadanko oko za oko, czyli spotkamy się z Roszem. A, tutaj jeszcze pokazywałem, że w poprzednim odcinku zagrałem sobie jeszcze w karty w czasie pomiędzy nagraniami, zagrałem sobie w karty z tym nilfgaardzkim kwatermistrzem i wygrałem kartę Imlerita. No i generalnie była to moja pierwsza karta potworów, natomiast Yennefer, którą... w sensie kartę bohatera potworów, natomiast Yennefer była również kartą bohatera, ale Yennefer jest neutralna i można ją wystawić w każdej talii. Natomiast Imlerit jest już kartą, która jest wyłącznie przeznaczona dla talii potworów. No tą talią jeszcze prędko nie zagramy, bo tam było 13 na 22 karty, więc to trzeba się uważać. Troszkę tam brakuje. No i dobra, tutaj już udajemy się do Rosza. Zobaczymy, co też Rosz będzie od nas chciał. Proszę. Geralt z Rivi, cały i zdrowy. Oto i on. Tutaj są kwestie, które już wcześniej poruszaliśmy, ale z jakiegoś względu nie zostały one wyszarzone. Co tu robisz? Uganiasz się za Skojatel? Bez żartów. Kogo obchodzą teraz Skojatel? Najważniejsza jest sprawa temerska. No więc postanowiłem powtórzyć po prostu te rozmowy dla pewności, ponieważ nie byłem pewien, czy na pewno je wykorzystywaliśmy. Ale sugerując jakby swoją pamięcią... Jak to trafiłeś? Z wojskiem oczywiście. Jak Nilfgaard przekroczył Jarugę, rzuciłem wszystko w cholerę i pojechałem na front walczyć z najeźdźcą. Przyłączyłem się do drugiej armii temerskiej pod dowództwem Jana Natalisa. Mieliśmy zatrzymać pochód czarnych na linii Dol-Blatana-Carbon. I zatrzymaliśmy na 3 dni. Potem rozbili nas w puch. No właśnie, i tutaj pamiętałem tą kwestię. Usłyszałem, że Radovid zbiera siły pod Nowigradem, że będzie walczył o wolną północ. Przebiłem się tu z resztką armii Natalisa, ale... Ale? Ale okazało się, że Radovid nie jest wcale lepszy niż Emhyr, więc uznałem, że lepiej będzie się bić na własną rękę. No ja też nie pałam miłością do Radovida. Pamiętałem tą kwestię po prostu, że zatrzymali Nilfgaardzczyków na 3 dni, stąd też po prostu wiedziałem, że już... używałem tych opcji dialogowych. Mówiłeś, że masz jakiś problem. Zwez wzięła paru ludzi i poszła za rzekę do Jawornika bić Nilfgaardzczyków. No i? To chyba właśnie robią partyzanci. Robią, jeśli dostaną taki rozkaz. A ja zakazałem jej opuszczać obóz. Do odwołania. Okej, to wszystko było troszkę dziwne, bo Wes jest generalnie najwierniejszym żołnierzem Rosza. No więc na pewno w jakiś sposób to dziwiło. Dlaczego Wes poszła akurat do tej wsi? Widzisz, chłopi z Jawornika udzielili nam wcześniej pomocy. Nilfgaardczycy się o tym dowiedzieli. Poszła wieść, że szykują karną ekspedycję. Powieszą pewnie co piątego. No to już rozumiem, czemu Wes tak się paliło, żeby iść z odsieczą. Nie rozumiem za to, czemu ty jesteś przeciwny. Na wojnie giną ludzie. Nie tylko żołnierze, cywile też. Wszystkich się nie uratuje. O, tyle. Miałem cię za idealistę. No i zgadza się. Tyle, że ja mam tylko jeden ideał. Wolną Temerię. I dla niego poświęcę wszystko. No tutaj Rosz jakby posługuje się zimną kalkulacją. Trudno mu się dziwić, bo... No, generalnie rozumiem jakby jego całe to zdanie. No i dobra. Przestałeś ufać Wes? Gdzie tam? Dałaby się za mnie zabić. Nie w tym problem. Wiesz, czym się różni żołnierz od byle rembajły? Mundurem? Pytam poważnie. Pytasz retorycznie, więc zamiast czekać na odpowiedź, po prostu mnie oświeć. Żołnierz myśli taktycznie. Wie, kiedy uderzyć, a kiedy się wycofać. Kiedy szarżować, a kiedy czekać. Wes ma z tym problem. Jest porywcza, impulsywna. A w partyzantce jeden fałszywy ruch i wszystko idzie się jebać.
Trzymałem ją w obozie, bo bałem się, że jak ją wyślę w teren, pójdzie na żywioł. Popełni błąd. No i nie myliłem się. No, trudno tutaj odmówić Roszowi racji. No, ale... Jakby to powiedzieć, no, Wes też miała dobre powody, żeby tam iść. No dobra, masz problem z dyscypliną. Ale co ja mam w związku z tym zrobić? Wes jeszcze nie uderzyła. Pewnie czai się ze swoimi chłopakami gdzieś w lesie koło tej wsi. Trzeba ją znaleźć, nim zaatakuje. Powstrzymać. Ty się znasz na tropieniu. Pomożesz mi? No, w końcu byliśmy winni chyba Roszowi jakąś przysługę. Chociażby ze względu na znajomość z drugiej części Wiedźmina. No, jasne, że się tutaj zgodziłem. Możesz na mnie liczyć. Dzięki, Geralt. Wiszę ci przysługę. Spotkajmy się w Velen, pod drzewem wisielców. Stamtąd do Jawornika jest już tylko kawałek. Wiedźmin to się nie może ospą zarazić, nie? Owszem, nie może. Byłeś tu i tamto i powiedz. No, Wiedźmini mają immunitet, więc... Drażnisz mnie silny. Więc choroby zakaźne ich nie tykają. Dobra, no i tutaj przeniosłem się w okolicy tego drzewa wisielców. Taka mała ciekawostka. Drzewo wisielców to jest to samo drzewo, przy którym zaczynaliśmy całą tą naszą przygodę w Velen. Właśnie dokładnie w tym miejscu pojawił się Geralt. Po raz pierwszy w Velen. I tutaj też objęliśmy nad nim kontrolę. No jeszcze przy okazji zauważyłem książkę, którą pewnie mogłem podnieść na samym początku rozgrywki, a jednak tego nie zrobiłem, więc pokazywałem ją teraz. No i dobra. To ta wieś na dole. Już czarno od Nilfgaardczyków. Szykują egzekucję. Tutaj będzie dobry tekst za chwilę. Nie widać. Może jest porywcza, ale nie głupia. Czeka na odpowiedni moment. Chce pewnie uderzyć po zmroku, jak... Co znowu? Ludzie, trójka, lekko uzbrojeni, skradają się. Tam, od strony. Śmierć czarnym! Hetme! Sirkę! Wygląda na to, że się spóźniliśmy. Będzie czekać do zmroku, co? Dobra, generalnie tutaj troszkę miałem problemy, w sensie... No, nie mogłem chwilowo nagrywać, więc zrobiłem małe cięcie. I tak samo zrobię cięcie teraz w pliczku audio. Także do zobaczenia za chwilę. No i dobra, więc witam was po krótkim cięciu. Ruszamy już na pomoc Wes. No i właśnie, teraz z lewej strony ekranu pojawił nam się paseczek z życiem Wes i musimy się pośpieszyć. Generalnie tych Nilfgaardczyków było więcej niż myślałem. Ale jakoś specjalnie dużo problemów nie sprawiali. Padali raczej łatwo. Zresztą może się teraz wszystko ładnie zauważyć. No tutaj miałem duże ułatwienie, bo podchodzili mi dość pojedynczo pod miecz. A zwykle jest tak w tej grze, że jednak walka z kilkoma przeciwnikami naraz jest czymś niespotykanym. No mówię, tutaj miałem akurat dużo szczęścia. Bez żywiole. No i tak właśnie padł ostatni Nilfgaardczyk. Ignorujesz polecenia. Idziesz na samobójczą misję. Jeszcze zamiast założyć na pierśnik, lecisz do walki w koszulinie rozpiętej do pępka z cycem na wierzchu. Nie jesteś moim ojcem, Roż. Nie będziesz mi mówił, jak mam się ubierać. Ale jestem twoim dowódcą, więc masz mnie słuchać. Partyzantka to też wojsko do kurwy nędzy. Nie mogłam zostawić tych ludzi. Oni nam pomogli. Żołnierz jest od zabijania, Wes, nie od ratowania. Jak ci się nie podoba, wstąp do siostrzyczek Melitele i przyucz się na znachorkę. Ja pierdolę. Dawaj, Bran. Dostaniesz z powrotem, jak zmądrzejesz. Jeśli zmądrzejesz. Idziemy! Trudno nie przyznać tej Roszowi trochę racji. Partyzantka jest najniebezpieczniejszym rodzajem wojska. Mieliśmy tutaj rannego Nilfgaardczyka. Mogliśmy go albo zabić, albo oszczędzić. Wygląda na to, że macie jeńca. My nie bierzemy jeńców. Zabrałeś mi broń, Rosz. Ale poradzę sobie gołymi rękami.
Zostaw go. Dość trupów. Co? Słyszałaś? Tak, i nie wierzę własnym uszom. On tu przyjechał mordować cywili. Widział nas! Chcesz, żeby wrócił do obozu i zdał raport? Emhyr i tak już wie, że zabijamy mu żołnierzy. Niech zobaczy, że potrafimy ich też oszczędzić. No i tutaj stanęliśmy właśnie przed owym wyborem. Ja oczywiście tutaj wstawiłem się za Roszem. Rosz, dobrze. Miałem najmniejszego zamiaru zabijać. Bezbronnego. Co się z tobą dzieje, Rosz? I w dodatku rannego człowieka. To są sadyści, okupanci! Później ci wytłumaczę. Ty, Czarny, zjeżdżaj stąd. Tutaj zbugował się mieczyk Rosza. Zdermatawa. Idź, zanim się rozmyślę. Całkiem śmiesznie to wyglądało, muszę przyznać. Dobra, idziemy, tutaj tak zanim samo. Przyjdzie tu jakiś patrol. Dzięki, Geralt. A gdybyś kiedyś potrzebował pomocy, wiesz, gdzie mnie szukać. No i skończyło się na to, że wyświadczyliśmy Roszowi jakąś tam przysługę. I kto wie, może w przyszłości karma do nas wróci. Kto wie. Tutaj coś jeszcze znalazłem? A, zelikańska mieszanka. No właśnie, poniosłem coś nowego i chciałem sprawdzić, co to jest. Okazało się, że to jest jakiś tam składnik alchemiczny. Za bardzo jeszcze nie wiem, do czego on jest, ale... No, ale... Zawsze pewnie warto takie rzeczy zbierać. Tutaj sobie coś jeszcze sprawdzałem na mapce, ale... Nie bardzo kojarzę co... Aha, chyba rozglądałem się za pytajnikami. No zostało do końca odcinka jeszcze troszkę czasu, a nie chciałem zaczynać już żadnych nowych zadań pobocznych, no bo prawdopodobnie przeciągnęłyby one odcinek na tyle długo, że znowu wyszedłby jakoś 30-parominutowy odcinek, a wolę jednak tego unikać. Przy tych Nilgarczykach może nie znaleźliśmy nic bardzo cennego. Chociaż nie, znaleźliśmy buty Condottiera, właśnie. One były nawet lepsze od tych, które zmieniałem chyba w poprzednim odcinku. Więc oczywiście ponownie je wymieniłem. Te wyglądają znacznie lepiej od poprzednich. To na pewno. Jakieś choróbsko mnie wierzę. Niedługo pełnia. No i dobra. Teraz udamy się do kolejnego pytajniczka. O ile dobrze pamiętam. Tutaj się jeszcze rozglądałem za zadankami. No ale tak jak mówię, nie chciałem robić na razie tych zadanek na 12 poziom, bo wydaje mi się, że mogły one dość mocno przeciągnąć odcinek. A nie o to mi chodziło. Tym bardziej nie chciałem jeszcze robić zadanka z Triss. No i dobra. Tutaj sobie odwiedziliśmy właśnie ten pytajnik i potem ruszyliśmy jeszcze do kolejnych. Żeby choć mój stary nie chwał cię w karczmie. A jeszcze korzystając z chwili i okazji, w ogóle zastanawiam się nad zrobieniem takiego jednego luźniejszego odcinka, gdzie będę sobie jeździł tylko po tych pytajniczkach i przy okazji będę mógł sobie tam pogadać o czymkolwiek, popiadolić sobie troszkę. Więc na pewno byłoby dla mnie to jakieś miłe urozmaicenie. Nie wiem tylko, czy wam by się to dobrze oglądało. Ale tak czy tak będę chyba zmuszony prędzej czy później zrobić taki odcinek, gdzie będę tylko jeździł po pytajnikach. Bo jest ich jeszcze sporo jednak nieodkrytych. Tutaj mamy łowców jakichś niewolników. Co było ciekawe, znalazł się wśród nich również nilugarski żołnierz. A potem cały oddział, więc prawdopodobnie... No są dezerterzy w ogóle, Nilfgaardcy. Prawdopodobnie połączyli gdzieś oni swoje siły i... No i razem porywali ludzi. Teraz jak spojrzycie na mapkę w prawym górnym rogu, to zobaczycie, że mamy tutaj przetrzymywanego więźnia. I zaraz go oczywiście... będziemy uwalniać, a najpierw jeszcze zajmiemy się tymi Nilfgaardczykami. Tutaj w ogóle się zorientowałem, że... Strzelają do mnie łucznicy dopiero po jakimś czasie. W zasadzie to kusznicy. No i postanowiłem załatwić najpierw nich, a potem zająć się panami starczą. Trzeba przyznać, że arc jest całkiem przydatnym narzędziem w walce z ciężko zbrojnymi.
Albo może bardziej starczownikami. Nie próbowałem go jeszcze obejść, ale dopóki on nie uderzył, to nie mogłem nadążyć z tymi obrotami. No i tak skończyła się właśnie walka z łowcami niewolników i nilfgaardzkimi dezerterami. W poprzednich odcinkach ten kwatermistrz nilfgaardczyków wspomniał, że jakiś tam oddział zdezerterował. Część z nich powiesili, między innymi tego rudowłosego nilfgaardczyka. Tak się zastanawiałem właśnie, czy to nie jest ten sam oddział, na który teraz natknęliśmy się. Oczywiście to mógł być tylko przypadek. Ale może twórcy gry po prostu gdzieś tam sobie pomyśleli, że gdzieś ten oddział jednak pasuje umieścić. No i taki smaczek. Generalnie on nie był jakoś daleko od tego nilfgaardzkiego obozu, więc może to i oni. Tutaj jeszcze szukałem wejścia do tego domku, nie bardzo wiedziałem, z której strony powinienem wejść. No i zacząłem go sobie obiegać i okazało się, że wejście jest od strony mola. I wiecie co? Teraz sobie uświadomiłem, że chyba nie poszedłem do tego domku obok. No szkoda, bo mogłem to zrobić i od razu sobie poeksplorować, co tam jest. No ale będę o tym pamiętał, żeby sobie to nadrobić w kolejnym odcinku. No, tutaj jeszcze założyłem dwie skrzynki i chciałem zebrać z nich rzeczy. No, nic tam jednak ciekawego nie było. No i tutaj mamy uwięzionego kowala. No i mamy też niewysłany list, który od razu tam przeczytałem. Znaczy nie czytałem go wtedy na nagraniu, ale przeczytałem sobie później. No i oczywiście teraz wam go pokazuję, żebyście sobie mogli spauzować i przeczytać filmik. Znaczy przeczytać list, a spauzować filmik, o. A raczej tak powinienem powiedzieć. No i dobra, uwolniamy naszego kowala. Tutaj w ogóle ktoś w tej celi wcześniej zginął. Jestem ciekawy, czy został, nie wiem, zagłodzony, zamordowany, czy to może ten kowal go zabił. No ale tego się już niestety nie dowiemy. Tutaj jeszcze miałem ciekawy bug. Płotka stanęła w drzwiach i nie mogłem obok niej przejść. Ale co ciekawe, mogłem na nią wsiąść, więc... Więc na szczęście ten bug okazał się niegroźny. Byłbym lekko zirytowany, jeśli musiałbym teraz wczytywać tutaj grę. Bo nawet szczególnie nie pamiętam, nawet chyba jakoś specjalnie często jej nie zapisuję, kiedy nagrywam. Pewnie powinienem to robić, żeby nie było żadnych takich niespodzianek właśnie jak teraz. Gdybym nie mógł wyjść, no to byłoby dość śmiesznie. No i tutaj udajemy się już do dwóch pozostałych pytajniczków. Tutaj w ogóle chyba... tutaj sobie chciałem pojechać traktem, ale ostatecznie zboczyłem z niego mocno. O, a tutaj zauważyłem człowieka, który walczył z gulami. Generalnie w pierwszym momencie nie wiedziałem, o co chodzi, więc wróciłem mu się z pomocą. Ale potem jak zobaczyłem, że te gule są na drugim poziomie, a potem jeszcze imię tego jegomościa, zorientowałem się, że jest to ten sam człowiek, którego chcieli spalić wraz ze zwłokami ten kapłan wiecznego ognia. To było w jednym z pierwszych odcinków, które nagrywałem tuż po przybyciu do Velen. Znaczy już po tych odcinkach z Białego Sadu, ale już po przyjeździe do Velen, więc dość dawno temu. No i to już sobie dojeżdżamy do pytajniczka. Okazało się, że tym pytajnikiem jest opuszczone miejsce przez chłopów. A to są chyba moje ulubione pytajniki, muszę szczerze powiedzieć. No bo jakby uwalniamy jakieś miejsce od potworów, czy też dezerterów i w te miejsca na powrót wracają ludzie. W tym przypadku akurat wrócili tutaj nilfgaardczycy. Ale zawsze jest to jakiś tam mimo wszystko miły element, więc czemu by tego nie robić? A no i ten banan na twarzy Geralta jest warty tego wszystkiego chyba. Widziałem cię w Wyzimie. Tutaj to miejsce sobie już zwiedziłem poza nagraniem. Męcik, chyba to zrobiłem poza nagraniem. Ale już teraz nie jestem tak do końca pewien. No właśnie, tu jest jeszcze ukryty skarb. Ja tego nie znalazłem na tym. Dobra, teraz już sobie przypomniałem, jak to było.
Generalnie chciałem go zwiedzić poza nagraniem, ale potem się strzaiłem, że nie zauważyłem tego ukrytego skarbu, więc ja tu na pewno wrócę, ale na nagraniu. No chcę po prostu pokazać, co ewentualnie w tym skarbie można znaleźć. No i mieliśmy ciekawego dość przeciwnika, tyle że na dość niski level już na ten moment. Bo ja chyba teraz mam Geraltem 19, no a Agul był na 13, więc pomimo, że jest to dość silny przeciwnik, no to jednak różnica poziomów zrobiła swoje. No i mieliśmy też tutaj skrzynkę z fantami. No i znalazłem tutaj całkiem ciekawą zbroję. Zaraz zresztą ją zobaczycie. No, była na 14 poziom, podczas gdy nasza wiedźmińska na 11, więc no, wydawała mi się sporo lepsza, miała też więcej odporności, więc ewidentnie była lepsza od naszej wiedźmińskiej, więc oczywiście ją sobie zamieniłem. No i tak to mnie wyglądało. Nie wygląda ona tak źle na Geralcie, trzeba to przyznać, chociaż te płyty troszkę nie pasują mi do wiedźmina. No ale cóż. Tutaj już generalnie zbliżam się do zakończenia odcinka. Zauważyłem, że jest zachodzące słońce, więc chciałem się pożegnać fajnym widoczkiem. Dobra. No i w zasadzie to tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Jeżeli wam się podobało, to zostawcie oczywiście łapkę w górę. Jeżeli chcecie być na bieżąco, to zasubskrybujcie kanał. A ja się już z wami żegnam. Cześć i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.